Witajcie. Dziś przyjechałem w takie niezwykłe miejsce, aby powspominać czasy, kiedy byłem jeszcze kawalerem i tą drogą, właśnie tutaj, którą widać, jeździłem na wiejskie zabawy. I jadąc właśnie na taką zabawę, albo wracając z niej, zwróciłem uwagę na coś niezwykłego. Dlatego, że zauważyłem, że tutaj na polu znajduje się coś wyjątkowego. Duży głaz. I w tamtych czasach, kiedy ja jeździłem na te wiejskie zabawy, to zauważyłem, że przychodzą do niego starsi ludzie. No, znaczy ja widziałem tylko kobiety. I w jakim celu one tu przychodziły? One przychodziły tutaj i składały tu na tym kamieniu wiązkę z ziół. To ja widziałem to na własne oczy, wiązkę z ziół. Ale ta wiązka ziół nie zostawała tutaj. Ona, nie wiem dokładnie ile, ale mi się wydaje, że może dzień, może nie wiem ile dokładnie. Dlatego, że raz z ciekawości przyjechałem zobaczyć, co to tu było położone, ta wiązka ziół, i już jej nie było. Potem się w późniejszych czasach, kiedy studiowałem archeologię, może wcześniej historię, a potem archeologię, to takie kamienie też są oczywiście na terenie Polski i też w innych miejscach pewne kobiety też przynosiły tu zioła. Wydaje mi się, że to jest prawie na pewno relikt pogański i sam obyczaj też jest pogański, dlatego że ten kamień, jak się potem z ludźmi rozmawiałem, to miał być święty kamień, dlatego że na nim miała się objawiać Matka Boska. I tu teraz to się oczywiście bardzo erozja, bardzo ten kamień powiedzmy zniszczyła i nikt nie był w stanie powiedzieć, czy to zagłębienie jest tą stopką, czy tamto, ale gdzieś na pewno z tej strony. Tak mi ludzie opowiadali, starsi, może najlepszym źródłem takiej wiedzy o tym kamieniu to była tutaj Papiernikowa, mieszkanka pobliskiej miejscowości, która już, gdyby żyła, to miałaby 104 lata. Ja rozmawiałem z nią jeszcze jakieś 20 lat temu, kiedy ona była jeszcze naprawdę taka przytomna. Co jeszcze ciekawego? Bardzo ciekawe jest to, co z tymi potem ziołami robili. Kładzenie tych ziół to był odpowiednik poświęcenia. Czyli one, to co w Kościele katolickim jest poświęcenie, to one nabierały tej mocy płynącej z tego kamienia i z tej świętości, czyli ta sakralność. Potem te zioła były używane do kadzenia, do zaparzania, do różnych innych czynności. Czyli mi się wydaje, że to jest odpowiednik, to co w Kościele katolickim jest poświęcenia. Co jeszcze ciekawego tutaj było? Kiedyś, jak tu przyjeżdżałem w tamtych czasach, to tutaj było to orane. Tutaj było orane i tutaj do tej pory jest orane. I jak się uważnie popatrzyło, to tutaj można było znaleźć dużo ceramiki właśnie siwej, cienkościennej, czyli takiej naczyniowej, używanej do naczyń, kiedy się takich pitnych, takie co się jadło, piło się, dużo tej ceramiki, tośmy z kolegami właśnie tu przywoziłem, na to zwracali uwagę. I powiem szczerze, że się martwiłem, że ten kamień po prostu nie przetrwa, dlatego że okoliczni mieszkańcy już tak gdyby jego mir świętości, to już przestał go chronić. Ja go wcześniej w gazecie opisywałem, jakieś 20 lat temu, po prostu bałem się, że po prostu ten kamień zniknie, znaczy zostanie sprzedany albo na różnych celów użyty. Podobno nawet ktoś próbował go sprzedać, ale nic z tego nie wyszło. I teraz tak, czy mamy tutaj kamień, bardzo stare sakrum, a tutaj za nami stoi krzyż. I ten krzyż jest też bardzo ciekawy. I może byśmy się z kamerą przemieścili tam, żebym mógł troszeczkę o nim więcej opowiedzieć. Teraz przejdziemy do krzyża. Ten krzyż był to jeden z rzadkich egzemplarzy, bardzo ciekawy egzemplarz, dlatego że po pierwsze, że on był bardzo stary. Nie wiem, czy ten rok tutaj, który jest podawany, jest właściwy, dlatego że u góry na tym krzyżu były pozostałości pasyjki
drewniany. Także jeszcze dół tej bazyliki na górze kiedyś jeszcze wisiał. Niemożliwe, żeby w 1906 roku używano właśnie jeszcze pasyjek drewnianych. To jest okres, kiedy pasyjki w ogóle drewniane były. Jest to okres, kiedy chłopi byli bardzo ubodzy. No to jest pańszczyzna. No to wtedy były pasyjki drewniane, kiedy sami robili. W 1906 roku pasyjek drewnianych już na pewno nie było. W związku z tym ta data moim zdaniem jest niesłuszna, dlatego że u góry była pozostałość pasyjki drewniane, czyli dolna część jeszcze była na gwoździu przybita. Ja bym ten krzyż datował jeszcze bardziej w odległą przeszłość, czyli moim zdaniem ja bym go datował na połowę XIX, może przed okres przedpowstaniowy. Dlaczego okres przedpowstaniowy? Dlatego że po powstaniu nie wolno było stawiać krzyży. Ukaz Muratiewa zabraniał właśnie stawiania krzyży, czyli byśmy mieli gdzieś ten krzyż może pochodzić z pierwszej połowy XIX wieku. Być może później troszeczkę tam do niego dokładano, wzbogacano go, bo tu były jeszcze widać, że były ikony. I co jeszcze ten krzyż miał niezwykłego? Ten krzyż miał to niezwykłego, że ten krzyż miał czerwone kule. O, to jest chyba oryginalna kula, która się zachowała na tym krzyżu. Na samej górze. Ten krzyż przeszedł tak duży remont, że tylko ten słup po nim został wyszlifowany. Także no dobrze, że się zachował, ale to już jego forma już nie przypomina tej, co była. Została tak naprawdę ta renowacja, to taka już artystyczna została dołożona. Styl belki w ogóle nie odpowiada temu, co tu w ogóle było. Także to jest taka wizja artystyczna odnawiającego. W ogóle nie nawiązuje do tradycji tego krzyża. Co w tym krzyżu było takiego niezwykłego? To był krzyż, który był ostatni, kiedy ta miejscowość należała do parafii Brzeziny. Przy tym krzyżu odbywało się obrzęd pożegnania zmarłego z wsią. I tutaj te obrzędy się odbywały. Ale to, że miał czerwone kule, to świadczy też o tym, że on miał takie funkcje jeszcze guślarską, bo czerwony w ogóle, czerwony w kulturze ludowej można było spotkać, często się rzucał w tym u koni, nie? Żeby ktoś koni nie obziorał. Czy muzykanci często na skrzypcach możecie u nich zobaczyć te czerwone wstążki, czy gdzieś tutaj się zawieszają. Od czego to jest? Od złych oczu. Żeby ktoś po prostu nie obziorał. Czyli jak ktoś chciał słowem coś komuś złego zrobić, to się nazywało urzeknąć, nie? Czyli słowem urzeknąć. Ale jak oczami, nazywało się obziorać, nie? Czyli ten krzyż, jak gdyby całe to miejsce, bo należy trzeba to łączyć z tym kamieniem, który tutaj stoi, właśnie tutaj odbywały się obrzędy oczyszczenia ze złych oczu, czyli jak ktoś został obziorany, ktoś na niego właśnie taką, rzucił taki urok, taki zły, no to tutaj się z tego uroku uwalniano. Tu jeszcze taka Ja myślę, że chyba ludzie, którzy to robią, to chyba nie znają pierwowzoru przynoszenia świeczek przynoszenia cmentarnych pod krzyże. Dlatego, że rzeczywiście coś takiego było. Kiedyś, to nie tak dawno może, no jeszcze jak ja byłem dzieckiem, to się o tym mówiło. O co chodziło w tym? Chodziło o to, że była taka wiara, że jeśli ktoś zrobił krzywdę, a nasz najbardziej na złodzieja, to palono świece. To palono świece od złych oczu i chodziło o to, że ta osoba właśnie miała umrzeć. Zapalenie świecy cmentarnej pod krzyżem, który był ostatnio związany z wioską, oznaczało, że ktoś na kogoś chciał, żeby tą drogą poszedł, żeby go wyprowadzili z tej wsi. Myślę, że ludzie, którzy teraz stawiają, chyba nie znają pierwowzoru znaczenia tego krzyża. I będziemy na tym kończyć na dzisiaj. Budziczka, idź.